12 i prawdopodobnie ostatni odcinek tejże serii, to próbka tego, jak SFML ułatwia i pomaga programować sieciowo. Stworzymy maleńką aplikację, klient-serwer, prosty czat. Zapraszam. Ponieważ to nie jest odcinek. O programowaniu sieciowym w sensie ścisłym, zatem nie będę jakoś szczegółowo skupiał się, czym się różni na przykład protokół TCP od UDP i co to jest gniazdo. To jednak maleńki taki rzut na taśmę, żebyśmy przynajmniej rozumieli ideę. Dlatego, że wystarczy zrozumieć pewną ideę. Klasy, które nam SFML dostarcza, są w sumie tak proste, tak intuicyjne. Że nawet jeżeli samego programowania sieciowego, tych wszystkich terminów jakoś tak nie do końca kojarzymy, a nawet w ogóle nic nie wiemy, to i tak będziemy w stanie zrozumieć, co się dzieje. Dlatego pewien taki rys całej idei tego programowania z wykorzystaniem połączenia TCP-SOCKET, czyli gniazda i protokołu TCP. Otóż idea jest taka. Mam host A, mam host B. Połączone są Poprzez internet. Na moim hoście działa jakaś aplikacja. Powiedzmy, że właśnie to kółko reprezentuje tę aplikację, a to kółko drugą aplikację. Przyjmijmy, że to jest serwer, a to jest klient. OK. Wiadomo, że gdzieś tutaj następuje to połączenie poprzez cały internet, całą tę infrastrukturę, ale z naszego punktu widzenia chodzi tylko o to, że tutaj tworzone jest takie. Jakby stałe połączenie w przypadku protokołu, który wykorzystamy, będzie coś takiego, że na pewnym porcie, taka liczba umowna, nasza aplikacja, którą jest w tym wypadku serwer, będzie sobie słuchała. No takie ucho spróbuję tu ucho namalować. To są oczy, ale nas interesuje ucho. O ona sobie słucha tutaj. I ten tym to jakiś tam numerek, nie, wiem, na przykład 9000 to może być powiedzmy. No i oczywiście nasz host ma jakiś IP, prawda? Zatem ta para IP i port sprawia, że już możemy jakby w tym internecie żyć i się poruszać. I my się tak umawiamy w tej aplikacji serwera, że będzie na pewnym porcie na moim hoście o danym adresie IP pewna aplikacja, no właśnie ta co ją napiszemy, sobie tak czekała. Na co ona czeka? nasz no jakiś klient, który też ma swój IP, też ma swój port. No powiedzmy, nie wiem, 9001 to bez znaczenia, to możemy sobie wybrać te numerki w prawie, że zupełnie dowolnie. Niektóre są zarezerwowane lub używane przez inne aplikacje w systemie, więc no, tak nie do końca dowolnie, ale to nieważne. I teraz nasza aplikacja, ta kliencka, poprzez internet połączy się, o, właśnie z tą aplikacją. I te, tutaj porty, wyjście, wejście i aplikacje będą myśleć, że jakby sobie tutaj yy, nie są świadome tej, tej chmury, myślą, że się połączyły, że są jakby jednym już programem, który tutaj wymienia jakieś dane. Jakby aplikacji nie obchodzi cała tutaj ta droga. O to, tutaj to wszystko, gdzie to tam pędzi przez internet. Co ją to obchodzi? Jedno jest pewne. Nawiązujemy połączenie i nasz serwer nawiązuje takie stałe połączenie monitorowane, czyli nieustannie Filnowane będzie, czy aby tutaj nie przerwało coś tego połączenia, bo może być przerwane. Są takie połączenia, które się martwią o to, czy to jest przerwane, czy nie, a są też takie, które po prostu wysyłają, ich to nie interesuje, tam jakaś jakość, ale to nie jest istotne, bo to, to już są takie szczegóły, gdybyśmy się budową sieci zajmowali. Swoją drogą mam wielką ochotę na taki kursik sieci. Budowy sieci tych wszystkich protokołów. Lubię to, nie ukrywam. Podoba mi się to. Ale wracajmy, lądujmy tutaj. No więc co? Stałe połączenie. No i teraz, jak już takie połączenie zostanie nawiązane, to mogą być wykonywane takie dwie operacje po obu stronach mianowicie wyślij i odbierz. I tak samo tutaj wyślij i odbierz. I to się dzieje za pomocą tego połączenia takiego wirtualnego tunelu który łączy te dwie aplikacje. No właśnie mówimy, że jest to wtedy takie połączenie jakby stałe, tak? Coś jakbyśmy się z serwerem na przykład jakiejś gry połączyli naszym klientem i mówimy, o, coś mnie wywaliło, nie? Rozłączyło. No właśnie, czyli to połączenie jakoś tam zostało przerwane. To tak ładnie brzmi, że są stale połączone. Jak się dobrze zastanowić, Hej, to nie jest takie proste i to nie może być tak dosłownie, bo przecież one nie są połączone. Jak one wiedzą, że cały czas są ze sobą w pewnym kontakcie? Przecież to tylko wysyłanie zer jedynek w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Skąd one widzą, że na przykład przestały wysyłać, że coś tu się zepsuło? E? Sprytne, to jest fajna, naprawdę ciekawa sprawa, ale to mówię, nie, nie teraz. Kurczę, jak mnie ciągnie w tę stronę, żeby wam to jakoś wytłumaczyć bardziej, bo. Już to widzę, mogą być naprawdę fajne odcinki z tego. Może zrobię. Dobrze, kwestia czasu. Zatem to jest jedno. Ale, co jak będzie drugi klient? No, nie ma problemu. Pojawia się drugi klient. On ma też swój port. Też może się połączyć na jakiś port, na którym serwer słucha, czy tutaj nowy klient nie przyszedł. No, ale potem. Tym samym tunelem nie da się komunikować z klientem jednym i drugim. No więc serwer powinien mieć taką umiejętność stworzenia takiego połączenia z drugim klientem. Oddzielnego, takiego już własnego, czyli do tego serwera mogłoby się tam iluś klientów naraz podpiąć. Wiadomo, że ma to swoje ograniczenia. Im więcej tych klientów, tym coraz bardziej obciążony ten host. Zarówno jego zasoby, chociażby na przykład te porty ich nie jest nieskończenie wiele, prawda? A porty są niezbędne w takiej komunikacji. Aplikacja, aplikacja za pomocą internetu. To się zresztą w ogóle wiąże z budową, z takim modelem OSI, budową całego tego ruchu sieciowego. Tam są takie fajne warstwy. Najfajniejsza jest druga i trzecia w moim przekonaniu, choć a, to zależy jak na to patrzeć. To są takie... Dobra, nie tłumacz. Wróć. Ale mnie ciągnie do tej budowy sieci. Ludzie. Naprawdę chyba coś zrobię. No to co? Idea zrozumiana? Gdybyśmy tak chcieli, raz jeszcze, szybko, tylko powiedzieć: stałe połączenie, po prostu. I tym połączeniem można wysyłać i odbierać. O, i tyle. I wiąże się to z IP-kiem i portem. To jest serwer, klient-klienta można namnażać. Od cała filozofia. Zatem, nawet jeśli nie znamy jakichś szczegółów wielkich tego wszystkiego, to i tak możemy zrozumieć ten nasz program, który za chwilę sobie omówimy. No i tyle. Przejdźmy do prezentacji, jak to działa, a potem do kodu. Gdy uruchomię nasz program, który za chwilę będziemy analizować, to on nas zapyta, bo działa w takim trybie albo klient, albo serwer. Nie robiłem dwóch oddzielnych plików wykonywalnych, tylko jest to wszystko jedna aplikacja. Ona się nas na początku pyta, czy chcesz działać jako serwer? czy jako klient, który się z serwerem połączy. Adres IP, porty, jest sztywne. Wielu zabezpieczeń też w aplikacji nie robiłem. O, na przykład tak banalnych, jakbym to teraz trójkę wcisnął, to się zgubi komputer. Więc krótko, nie jest idiotoodporny. Po prostu chciałem pokazać Wam te klasy, które wysyłają dane za pomocą gniazd, czy je tam odbierają. A to jest temeritum, więc już nie wszystko tutaj, słuchajcie, robiłem. Tym bardziej, że przyznaję, trochę też walczę o to, by mieć czas. Uwaga! Odpalamy to jako serwer. W tym momencie nasz serwer nasłuchuje, a okienko SFMLA z grafiką w zasadzie zginęło. Nie jest nam potrzebne, więc je utłukłem. W ogóle nie odpalałem. Zamknąłem to okno. Wystarczy nam konsola. Mówiąc krótko, tutaj serwer jest tylko aplikacją taką działającą w tle, bez żadnej grafiki. Bez czegokolwiek. On działa, wystartował. Przejdę teraz na taki trochę inny widoczek. O, nie będzie widać konsoli, ale nie jest nam potrzebna. Natomiast będzie widać dwie konsole, które będą nam tu symulowały uruchomienie tego programu równolegle, ale jak gdyby przez kogoś innego. Ja tutaj będę działał w ramach tej samej sieci, ale równie dobrze można to uruchomić w sieci lokalnej na innym komputerze albo nawet zupełnie gdzieś zdalnie, tyle tylko, że trzeba wtedy mieć IP publiczny, mój serwer stoi na ip publicznym, nie powiem jakim. I teraz co? Jeżeli odpalę sobie mój program, ale teraz wybiorę tryb numer 2, czyli jako klient, o właśnie, zaczyna się jakby ten czat główny i znowu. Jest to bardzo prosty czat, tutaj też nie dopracowywałem wszystkiego. Powinienem zrobić ten czat w ten sposób, że wpisuję treść też w oknie graficznym i w oknie graficznym widzę, co ja piszę i co inni piszą. A ja zrobiłem wprowadzanie tekstu też w konsoli. Już wynik jest w SFML-u tutaj w okienku graficznym, no bo już bez przesady. Mogłem to na konsoli po prostu zrobić ten program, a tutaj tak dosyć słabo wykorzystałem tego SFML-a, ale bardziej chodziło mi o to, by pokazać bibliotekę SFML-ową, która z sieci korzysta. Zatem pozwólcie, że tekst będę sobie wpisywał tutaj w zwykłej konsoli. Dostałem jakiś losowy nick, jakiś identyfikator, który tu symuluje, że każdy klient ma jakiś swój niepowtarzalny numer, albo coś w tym stylu. Dużo jest takich troszeczkę. Fake danych w tym programie, za chwilę zresztą zobaczycie, dlatego że jest to raczej pewna symulacja prawdziwego programu do czatowania, ale korzysta z prawdziwej sieci. Zatem, jeżeli się zaloguję pierwszym klientem i coś napiszę, to już mi się tutaj to wyświetla, ale tu już jest to wyświetlone, nie na podstawie tego, co tu wpisałem bezpośrednio, ale to poszło na serwer i serwer mi to oddał. Mówiąc krótko, to, co się tu wyświetliło, już pochodzi z serwera, zatem moja aplikacja Połączyła się z serwerem, powiedziała mu: Słuchaj, ten klient to napisał, to i to, i to. A serwer mówi: Dobra, udostępnię to wszystkim, którzy o to tam poproszą i zapytają, i będę to wysyłał. I kiedy to już tu wróciło, to tak naprawdę jest to z serwera. A oto dowód. Odpalimy sobie drugiego klienta. Też opcja druga, czyli klient. Mamy drugie okno z czatem. I zobaczcie, ten użytkownik na swój czat dopiero wbił. I tu się pojawił temu pierwszemu klientowi komunikat. Użytkownik Krab właśnie wbił na kanał. <laughs> tak, no i właśnie to już jest sieć. Już zadziałała. Bo ten pierwszy klient, to okienko, trochę je zasłaniam. No, to może być, nie wiem, ktoś w Japonii. A ten to był, nie wiem, w Warszawie. Ale już u tego się pojawiło. Teraz ten w Japonii pisze. Jakąś inteligentną rozmowę tutaj spróbujemy zasymulować. O, dobrze. O, popatrzcie. Już tam temu się wyświetliło, że Miód napisał coś, jakieś spostrzeżenie bardzo ciekawe. No to ten mu na to odpowiada. No to ten y, też coś mu powie, no bo trzeba jakoś dyskutować, i widzicie, że dyskusja się toczy. No i cóż. W sumie mam ochotę dokończyć tę konwersację, chociaż to w sumie może być niezbyt mądre. Powiedzmy, że jeden się wylogował, o ten tutaj. No tam zamknął okno, poszedł sobie. Okej, okay. nie dodałem komunikatu, że się wylogował, ale na serwerze widzicie, że klient sobie tam umarł, a nie widzicie już, zobaczycie o. Patrzcie na konsoli, mam informację, że się dwóch połączyło, a jeden właśnie, prawda, i tak dalej. No więc no, nie ma go. Co więcej, klient, który się nowo zaloguje, nie będzie miał tutaj, jakby, dostępu do historii, ale zrobiłem taki bajer, że jest to teoretycznie możliwe. Więc, krótko, to nie jest czat skończony z jakąś tam historią. Tutaj zrobiłem, że na 2000 linii sobie przechować, wyświetlić tylko pierwsze 20, ale jak ktoś sobie, na przykład, rolkę zabinduje, że ona. Wyświetla inny fragment z tablicy historii, to może sobie zrobić jakiś taki rol czatu. Więc krótko, nie gniewajcie się, nie skończyłem tego czatu. Tak, wiecie, jako pełnoprawną aplikację. Nie ma za bardzo czasu na to, nie mam i tyle. Natomiast cel był trochę inny pokazać Wam te klasy. No właśnie, te klasy. Zobaczcie, jak działają. Do nich przejdziemy teraz. W funkcji głównej niewiele kodu, mamy tylko to zapytanie, czy Pierwsza czy druga opcja, czy to ma być serwer czy klient. Wszędzie będę używał WCIN, WCout, WSTRING, dlatego że SFML z tego korzysta i dzięki temu też tam będę miał polską czcionkę. Mała dygresja, jeżeli przy wyświetlaniu tej aplikacji u mnie widzieliście, była polska czcionka, chociaż przy xd i LOL nie za bardzo było widać, ale sieci ON działa. U Was, jeżeli nie zadziała, to nie oznacza, że Wstring nie działa albo coś jest z kodem, tylko być może tryb Waszej konsoli ma jakieś kodowanie, nie wiem, no nie Unicode albo nie jakiś UTF czy coś takiego. U mnie był na początku ten problem, myślałem, że to coś jest nie tak tutaj, a potem sobie przypomniałem, że przecież konsole w Windowsie domyślnie mają jakieś tam kodowanie, Latin, coś, a ono jest trochę inne niż te, które tu Wusting dostarcza, i trzeba to sobie po prostu zmienić. Jeżeli będziecie ciekawi, jak to gdzieś tam na Discordzie Wam po prostu powiem. Jak ktoś zapyta. No i co? Wybieramy opcję serwera i tu tworzymy sobie obiekt takiej klasy naszej app server. Zaraz ją przejrzymy i uruchamiam metodę run. Serwer działa i tyle. A jeżeli chodzi o klienta, a trochę się tu pobawiłem jeszcze. Utrwaliłem sobie wątki, chociaż nie musiałem. Stworzyłem sobie też obiekt, ale klasy app client też za chwilę omówimy. Odpaliłem wątek. Tutaj render to jest przywołanie. O, zobaczcie. Mamy tutaj taką lambdę, która wycięła całą pętlę generującą wszystkie klatki. Czyli całą tę pętlę główną programu wyciąłem z, pen, z maina. Uczyniłem taką lambdą. Globalną, i tutaj sobie po prostu odpalam te lampy. Chodziło mi o to, żeby można było na przykład nie uruchamiać tego całego renderowania klatek w tym miejscu, tylko po prostu od razu zamknąć okno, uruchomić serwer w ten sposób. Zdecydowałem się na to, że to będzie jeden program, który można w dwóch trybach odpalić, tak? Dlatego jakoś trzeba było to rozwiązać. No to sobie tak rozwiązałem. No i tutaj, jeżeli już ten render przestanie działać. Nasza aplikacja, ten klient stąd wyjdzie, albo coś tam się zepsuje, to jeszcze ją w razie czego na siłę ten wątek tam tłukę, gdyby coś tutaj się zadziało. Nie tak. Generalnie tu jest po prostu uruchomienie naszego klienta albo uruchomienie serwera. No a teraz te klasy: kilka stałych na początek. IPIC, to na tym IPIC-u postawimy nasz serwer i nasłuch będzie na porcie 9999 a klient będzie miał port 9998, czyli klient będzie sobie taki port wykorzystywał, żeby się połączyć z aplikacją serwerową, która znowuż na innym porcie będzie nasłuchiwała. IPIC tutaj jest localhost. W tym momencie taki mi tutaj potrzebny. Nie skopiujecie, nie będziecie do mnie wbijać. Ja bym tu upublicznił swój publiczny IPIC, to wiecie co by się działo. Uhuhu. Złe rzeczy. No i co? A to jakaś taka deklaracja wstępna. Nie wiem po co to napisałem, ale niech będzie. Klasa app-klient. I tutaj kilka takich umownych mrugnięć okiem. Fajnie by było, gdyby każdy klient był jakoś tam niepowtarzalnie zakodowany. Można by było to zrobić tak, że na przykład serwer nadaje taki niepowtarzalny ID klientowi przy założeniu, że klienci mają swoje konto na serwerze. Ponieważ tutaj nie mam kont na serwerze, a więc symuluję jakiś unikatowy kod klienta. Nie wiem, może to byłby jakiś własny klucz publiczny czy coś takiego. Jakiś token, powiedzmy. Zmienna, która tak naprawdę do niczego nam tu nie jest potrzebna, ale troszeczkę pisząc te, te, te aplikacje, tworząc te klasy, jakoś tam sugerowałem pewne elementy. No chociażby wypadałoby, żeby klient się jakoś nazywał. Mógłby mieć też ten klient jakiś kolor, choć później i tak zdecydowałem się na random kolory. Mówiąc krótko, każdy klient jest wyświetlany to, co tam napisał, różnokolorowo. Natomiast można by wykorzystać te dwie wartości i zapamiętać sobie, że jeżeli przyszła do mnie jakaś wiadomość, albo wysyłać ją po prostu przez serwer. Czyli jak się klient zgłasza do serwera, co napisał, to może wysyłać swój token, treść, nazwę i kolor. Okay. I wtedy serwer odsyłając dane do innych klientów, bo to działa tak, że jeden klient napisze i on te dane rozsyła do wszystkich innych, żeby oni wiedzieli, co tam ten napisał. Wtedy można by to przekazać te wszystkie informacje, i wtedy każdy miałby jakiś swój ustalony kolor. Mówiąc krótko, te własności tu są raczej po to, by was zachęcić do jakiegoś rozwoju tej aplikacji, czy napisania jej od nowa, ale z uwzględnieniem jakichś tam sugerowanych pomysłów. A niekoniecznie są jakoś super wykorzystane tutaj przeze mnie. Natomiast to, co chciałem dobrze wykorzystać i tak pokazać SFML-owe klasy i tutaj możliwości, które nam daje, to są właśnie takie klasy jak TCP Socket. Czyli tu mamy pewne gniazdo, które właśnie będzie tym, tą techniczną, tym narzędziem technicznym, który umożliwia to stałe połączenie. Tak? Po naszemu było, że gniazdo, ale. Soket, chyba myślę, że jak zostaniemy przy angielskim soket, to nic się nie stanie. Są różne takie sposoby połączeń. Soket jest takim, nazwijmy, dojrzałym i to gniazdo, ten soket sprawia, że jeżeli tutaj będę miał soket i tu będę miał soket, to możemy się sparować aplikacja zobaczcie serwerowa też będzie miała swoje sokety tyle tylko że ona będzie miała ich więcej o tu też jest TCP socket. TCP to jest to jest właśnie takie połączenie stałe ono jest takie kontrolowane bo jest jeszcze UDP to są takie dwa najbardziej popularne TCP to jest takie które się ładnie monitoruje i tam bardziej się pilnuje to jest takie kontrolowane mówię dosyć potocznie nie wchodząc w faktyczne szczegóły a więc klient ma jedno gniazdo, ponieważ będzie się po prostu łączył z serwerem. I jemu to wystarcza. Natomiast serwer, tak wyprzedzam, będzie potrzebował dynamicznie rosnącej ilości tych gniazd, tych soketów. Dlaczego? No bo wielu klientów się tutaj do niego będzie chciało dobić. No? Więc rozumiemy. Niemniej ta klasa tworzy te połączenie. A dobra, wrac wracajmy do klienta. No dobrze. Tu mam jakieś losowe nazwy dla klienta, to w ogóle nieistotne z punktu widzenia programowania sieciowego w sfml -u. po prostu nadaję jakieś losowe imię. Tutaj mam, o, właśnie tu mam taki, taką listę, gdzie sobie tam 2000 tysiące ostatnich wpisów od serwera przechowuję, które do mnie przyszły. Taka historia może być tu utworzona, ale wyświetlam naraz bodajże 20, a tutaj jest wielkość tych napisów na czacie. No i tyle. Natomiast metody. Co mamy w konstruktorze? Jakiś fikcyjny, wybzdurzony token, losowe imię dla klienta i tutaj dodaję sobie do mojej listy tekstów do wyświetlenia y, chat start, przy czym zobaczcie, to nie będzie pochodziło z serwera, czyli to nie napisał ktoś inny klient, to no, po prostu tylko się wyświetli informacja w ramach czatu, ale nie pochodząca od serwera wyświetli się informacja, że czat Mój wystartował, aplikacja ruszyła. I tutaj sobie przybinduje drawowanie, czyli tu będę generował klatki mojego podglądu graficznego, a w nich będę wyświetlał cały czat, czyli domyślamy się, że tu czat dodaje do tej listy tekstów jakieś teksty po prostu i to się będzie działo tu w bardzo prosty sposób. Tu już jest tylko obsługa tekstów, było to w naszym kursie, więc nie omawiam. Set fonty, set stringi, character size i tak dalej. Jedyne co to ta wiadomość może pochodzić już z serwera. Tutaj wpisałem ją ręcznie. Tu, kiedy będę wykorzystywał tę metodę, może pochodzić właśnie z serwera i tak dokładnie będzie. Zatem tu sobie binduję. Tutaj sobie dodaję coś do tej listy tekstów. A tu sobie przypisuję yy, taką lambdę, która będzie po prostu rysowała później w tej funkcji render, którą tam widzieliście o tutaj. No tak trochę wyjaśniam chociaż to było uciekło o tu w tym render będzie ta główna pętla i ona będzie wykonywać tę moją y, funkcję, którą tutaj sobie zabindowałem, przy, przypiąłem i powiązałem o drawChat, a drawChat macie tu. Co to jest? Po prostu pętla, która przechodzi przez tę listę i wszystkie napisy wyświetla z taką tylko sztuczką, że zawsze wyświetla 21, a każdy nowy napis dochodzi na początek tej listy. Czyli te ostatnie istnieją, tam nawet ich 2000 może być, ale nie są już wyświetlane. Stąd bardzo łatwo y, można sobie to rozszerzyć o rol, rolkę w myszce, która cofa się do wcześniejszych wpisów i nie pokazuje mi pierwszych 20 na liście, ale na przykład następne 20 albo następne i tak dalej. No więc. Taka y, prosta mechanika. Dodawanie napisów, wyświetlanie napisów. A skąd pochodzą te napisy, które sobie tutaj SFML wyświetla? A no, właśnie, będą pochodzić z serwera. Zobaczcie, jakie to jest intuicyjnie proste, bardzo logiczne. Metoda GET. Kliencka metoda GET, która w pętli takiej nieskończonej, nie musi to tak wyglądać, można to zrobić inaczej, ale ja to sobie tak najprostszymi metodami robiłem. Tworzymy sobie zmienną, klasy pakiet. Pakiet jest SFML-owy i to jest taki kontener, opakowanie na to, co może przyjść takim gniazdem. W praktyce bardzo przydatne, korzystajcie, bo zobaczcie, jak można upakować do, tej, do tego pakietu dane. Działa to w ten sposób, że to niżej pokażę, jak wysyłamy, że mam taki pakiet, widzicie, i do pakietu, tak jakby do C-Out, tak jakby na konsolę strumieniem Wysyłamy jakieś rzeczy, możemy wysyłać w -stringi, możemy wysyłać liczby, name to też w string, lub zwykły string, możemy jakieś inty wysyłać, stąd sobie token wysłałem. Jeżeli sobie ktoś przejrzy tutaj tę klasę, jak w SFML wygląda, to zobaczy jakie można rzeczy tutaj wysyłać strumieniem. Jest to bardzo fajne, bo ta klasa za mnie dba o to, żeby te dane tam odpowiednio upakować i tym strumieniem zerek jedynek za pomocą soketów przesłać po prostu. A tam po drugiej stronie aplikacja nasłuchuje i odbiera to, co przychodzi. I paczka po drugiej stronie, bo tam też jest klasa pakiet, bo korzystamy z tej samej biblioteki, będzie wiedziała, jak to rozpakować. Więc mogę sobie upakować, co mi się tam podoba i po prostu to przesłać. Więc tu mamy sytuację odbierania. Odbieranie, tu było wysłanie, a tu odbieranie, patrzcie. Tu takie są pytania kontrolne. Ja czasem o to pytam, czasem zapomnę. Takie pytania, czy tam się, wiecie, nie rozerwało to gniazdo, czy się udało pobrać. Ogólnie to działa tak. Sok to jest te moje gniazdo. Ono jak tutaj inicjujemy połączenie, zresztą zaraz to zobaczycie, to już jest tu. O, metoda init, tutaj właśnie moje gniazdo, mój ten socket próbuje się połączyć connect z serwerem, ale to omówię za chwilę, tu chcę już takie. Samo wysyłanie, odbieranie pokazać. Czyli na razie zostawmy sam moment połączenia. Zobaczcie, jak łatwo jest wysyłać i odbierać. Więc get. Mamy get. Jeżeli na tym gnieździe, na tym sokecie, na tym połączeniu coś przyszło, to upchaj to do paczki. Down, że się udało odebrać. Wszystko jest OK. Ale jeżeli przyszło. To zacznij to po prostu rozpakowywać. Ja się spodziewam, jakie dane przyjdą, więc już wiem, jakie tu sobie zmienne przygotować, i je rozpakowuję. Czyli z paczuszki wyciągnij mi token, name i wiadomość. Bo taka dokładnie będzie struktura paczek, bo serwer będzie takie coś wysyłał, ja to wiem, no ja to programuję, to wiem, co wysyłam, więc sobie to tutaj rozpakowałem. I co? Tu chat, tu czat, metoda, i teraz ten name, ten w-string, to wszystko. Ktoś mi tutaj wyzwania. Zaraz go tutaj wyłączymy, bo nie będziemy sobie tu przerywać na tą chwilę. To wszystko, co zostanie z paczuszki rozpakowane, do czatu. Tak jest. I potem od razu będzie wyświetlane. Dlatego jak coś napisałem i Enter, to od razu w obu czatach. Pyk, 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 bo wszystko zostało rozesłane. I ładniutko się wyświetla. Wcześniej miałem na zwykłej konsoli testowałem, czy mi w ogóle dane przyszły dobrze. Także to tutaj niepotrzebne. Nigdy nie widzieliście. No i co? Wysyłanie banalne. No i tak w pętli. Znaczy, to jest pobieranie. Ciągle pobieram. Jeśli tylko coś przyjdzie, znowu. Przy czym on, jak tu ma te odbieranie, to po prostu czeka. Jak nie odbiera, to, to nic się nie dzieje. Jak coś odbierze, to i tak w kółko. Także ta pętla nie obciąża jakoś tutaj kompa. Wysyłanie. Bardzo podobnie, też paczuszka, też jakaś pętla, tylko tutaj właśnie w konsoli sobie czekam. Czyli wprowadź tekst i czekam. GetLine z konsoli, wucin, wucin pobiera Wstringi, no tak po prostu. To co pobiorę do MSG, następnie tworzę paczuszkę i do paczuszki wciskam kod, czyli informację, że to nie jest login, tylko to jest wiadomość, bo tutaj jak się pierwszy raz łączę, to będę miał wiadomość, że to login jest, że dopiero się wbijam na serwer. Można to było też zrobić inaczej, ale chciałem to jakoś rozróżnić, że te pierwsze połączenie to jest trochę inna paczuszka, a te już wysyłanie wiadomości to inna paczuszka. No i co? Kody, że to jest wiadomość, moje imię, mój token i moja wiadomość, którą napisałem. Taka paczuszka dojdzie no, do e, e, serwera, a dojdzie za pomocą send. Gniazdo, socket, send. Wyślij paczkę. Dziękuję. Nic mnie to nie obchodzi. Spakowałem coś, wysłałem. Poszło. Tunel jest. Poleciało. Serwer odbierze. A dlaczego odbierze? No bo ten mój socket jest już z tym stałym połączeniem, tym takim jakby, to jest taka konsola, to jest taki see out. Nie? Tylko, że zamiast na ekran, to to, to to leci do tamtej aplikacji przez internet, ale tak samo o tym myślę. Nie? To jest coś podobnego. A tu mam metodę init, w zasadzie od niej mogłem zacząć, ale już stało się, gdzie następuje to pierwsze połączenie, czyli inicjacja tego. Soketu. I tutaj metoda connect. I tu potrzebuję, na jakim IP-ku stoi serwer i na jakim porcie nasłuchuje aplikacja, która czeka na moje połączenie. Jeżeli by się nie udało, no to jest błąd połączenia, ale jeżeli się uda, no to już mogę od razu jakieś dane wysłać. Zaraz po połączeniu. Ten connect to nie jest coś, co zadziałało i się skończyło. Ten connect ustanowił to połączenie. One teraz są w trybie połączeniowym. Widzą się. U mnie mój soket reprezentuje to połączenie, a na serwerze jego jakiś soket reprezentuje to połączenie. Te sokety są sparowane. Zatem wysyłam mu informację, że się zalogowałem. Sok send, po prostu. I teraz tutaj co ja tu miałem? A, i teraz sobie znowu odpaliłem yy, wątek. W sumie nie wiem czemu tak, ale chyba tak. A, wiem, już wiem. Przepraszam. Oddzielny wątek nieustannie wysyła i oddzielny nieustannie odbiera. Już wiem, dlaczego tak zrobiłem. Rozbiłem to sobie na dwa wątki, czyli mam jeden wątek, który cały czas wykonuje operację tą SEND, czyli jeżeli coś tylko wpiszę, to wysyła tym gniazdem, a drugi wątek, jeżeli tylko coś przyjdzie, to ja to odbieram i dopakowuję to do listy tekstów, bo nasza aplikacja. Jedyne, co odbiera, to to, co napisał ktoś inny. Po prostu. W tym ja sam, bo zauważcie, że jeśli ja wyślę na serwer coś, to on mi odeśle to samo. Bo serwer będzie wysyłał wszystko, co do niego przyszło, tylko innym klientom. Jeżeli przyjdzie od klienta A, to on wyśle wszystkim B, C, D, e, F, G. Przyjdzie od klienta B, to on przyjdzie A, C, D, E. I tak robił. A to za chwilę zobaczycie. W każdym razie, dwa wątki. Każdy wątek robi trochę co innego. Jeden cały czas wysyła. Kiedy trzeba, drugi cały czas odbiera, jeśli przyjdzie. No I koniec, koniec klienta. Serwer. Nasz serwer nie ma tyle kodu co klient, ale chyba jest troszkę bardziej skomplikowany. Co potrzebuje serwer? Potrzebuje takiej specjalnej klasy TCP Listener, takiego obiektu, który nasłuchuje na jakimś porcie na nowe połączenie. No bo te sokety to już są takie połączenia udane, one trwają ale trzeba jakoś je zainicjować. Musi być ten moment, kiedy się mogę połączyć z serwerem, mimo że nie ma im jeszcze żadnego soketu, a już się chce zgłosić, by taki soket utworzyć. No i właśnie jest taka klasa. Co więcej, potrzebuję też jakiegoś kontenera na wszystkie potencjalne te połączenia, te sokety. No to tu zrobiłem sobie listę. Wskaźniki na TCP Socket, więc trzeba pamiętać, że jak utworzę, to potem tam deletnie, żeby nie, nie zaśmiecać. No i właśnie. SFMLowy owy Socket Selector. Klasa specjalna, która umożliwia odczyt z wielu gniazd i nie wymusza tworzeniu wątków. Bo słuchajcie, gniazdo to działa trochę tak, że jak ono ma ten nasłuch, jak już zostało utworzone i ono czeka, czy coś przyjdzie, to ono wisi. Tak stoi, patrzy, czy tam coś przyszło. No, więc jakbym chciał dwa gniazda, to musiałbym w sumie dwa wątki robić. Jeden wątek słucha, drugi słucha, program działa dalej. Musiałbym dla każdego połączenia oddzielne wątki tworzyć. I generalnie tak można, tak się robi. To, to nie to, że to coś złego, ale SFML chce nam to ułatwić i dostarcza nam specjalne takie opakowanie do obsługi wielu połączeń. Celowo, fajnie, dobrze to jest zrobione. Dlatego skorzystałem. Nie wydziwiałem swoich jakichś rozwiązań yy, udających. Wow, i w ogóle po prostu socket selector. Polecam bardzo fajna sprawa, zobaczycie jak działa. Jeszcze raz komentarz. Umożliwia odczyt z wielu gniazd, nie wymusza tu tworzenia wielu wątków dla każdego gniazda. Napisałem sobie, że niezbędny przy wielu połączeniach klienckich. Oczywiście niezbędny z punktu widzenia biblioteki SFML. Lepiej korzystać z gotowego narzędzia, takiego fajnego opakowania, niż tam rzeźbić własne rozwiązanie. Co nie znaczy, że na przykład w celach szkoleniowych nie można by było się w to pobawić. Ale to jakbyście wątki ćwiczyli i programowanie sieciowe samo dla siebie. Dobrze. Więc co tu mamy? Przy konstruktorze po prostu odpalamy tego słuchacza, ten nasłuch. Obiekt Listener wchodzi w stan słuchu, słuchania, na słuchu. Na tym porcie, na tym IP-u, i tyle. I tyle. Ale muszę teraz do mojego socket selector tego słuchacza tutaj dorzucić. SSL socket selector add, metoda add. Tu zawsze dodajemy jakieś gniazda. Może to być udp socket, ale ja korzystam z tcp socket, więc w naszym przypadku dodajemy tutaj jakiś tcp socket. Zobaczcie, tcp listener to też jest w pewnym sensie tcp socket. Okay? Tylko taki specyficzny. Dobra, mamy więc Dodane jakieś, jakiś socket. Każdy klient, który będzie się z nami łączył, też będzie dodany tą samą metodą. I teraz uwaga. Metoda run, jedyna naszego serwera, robi coś takiego. Tu ma właśnie skończoną pętlę, no bo chcę, żeby to cały czas działało. I teraz uwaga. S cell, czyli nasz ten socket selector, ma taką metodę wait. I ona czeka, aż jakieś gniazdo będzie dostępne i gotowe na odbiór. Czyli jeżeli coś jest nie tak jeszcze, nie mam tych gniazd, albo po prostu nie są gotowe na odbieranie, bo te, te gniazda, no to mówię, musiałbym tłumaczyć to wszystko, ale te gniazda mają takie różne stany, tak? Połączenie, zerwane, gotowy, tak? Mają takie wewnętrzne stany. I tu ta metoda po prostu mówi, czekaj, jeśli nie jest żadne gniazdo gotowe, które masz tutaj dodane. Czyli jeżeli żadne gniazdo nie zażyło, nie odebrało jakichś danych, tylko wisi tako, to czekaj, nie, nie świruj, nie działaj w nieskończoność, po prostu czekaj. Czy jakaś aktywność sieciowa się zadzieje? Co jest kontrolowane pod kątem tej aktywności? No to, co ten socket selector tam przechowuje w sobie, to, co mu tutaj nowem czyli to, co mu tam dorzucę, co on ma monitorować, to on to monitoruje i jeśli tam na tych monitorowanych soketach czy na tym nasłuchiwaczu nic się nie dzieje, to on robi wait, <laughs> nie robi nic i to jest fajne. I teraz uwaga, teraz pytanie. Jeżeli by się okazało, że moje gniazdo jest gotowe do odbioru, czyli już tam się skonfigurowało, jest ze statusem wszystko w porządku, to jeżeli ono jest gotowe, to tu się wykonuje taka y, operacja. Uwaga. Tworzę sobie nowego, Nowy soket, który będzie tu przez klienta reprezentowany i będzie oznaczał nowe połączenie z nowym klientem. Ale następnie pytam, czy coś zostało na tym nasłuchu, jakby, czy ktoś się połączył. O tak. Zatem ta metoda jakby się zatrzyma. Ten if będzie czekał. Ok. Jeżeli nastąpi połączenie, czy, to, czy tutaj nie będzie jakieś pętli nieustanne, tu się nastąpi takie zatrzymanie w tym miejscu. Jeżeli teraz do tego mojego nasłuchu ktoś się połączy, czyli klient pierwszy raz wbija, to metoda ACCEPT, jeśli udaje się w pełni te sokety powiązać i to połączenie ustanowić, przejdzie dalej i co się wtedy stanie? Otóż dorzucę, dorzucę sobie ten soket do mojej listy klienckiej, ale też Dorzucę, tu jest widzicie przez wskaźnik. Dorzucę do mojego socket selektora tę informację, że tu masz już nowe gniazdo do monitorowania. Tutaj je utworzyłem. Zapamiętałem sobie w mojej własnej liście, ale też dorzuciłem je do socket selektora. OK. Mówi słuchaj, tu masz takie nowe połączenie, monitoruj. Nasłuch się udał, coś się połączyło. Status połączenia done, wszystko OK. Więc teraz te nowe połączenie, ten nowy TCP socket zapamiętaj i dorzuć do selektora, żeby to przeglądał, żeby sobie to monitorował, czy tam coś nie żyje, nie ruszyło się, nie zadziałało, nie wysłało. Jeżeli coś by tu nie pykło, jakiś tam się próbował połączyć, ale coś nie zadziałało, nie wiem, przerwało czy coś takiego, no to zwolnij pamięć i tu nic nie musisz robić, bo nie... nie... A, właśnie... A, dobrze, bo tutaj dodaje się tylko jak się uda. Jak się nie uda, to tylko zwalniam pamięć, bo wcześniej to przypisuję. O, tak, czyli tu przydzielam pamięć na takie potencjalne yy, nowe połączenie na ten TCP socket, na to gniazdo nasze. A tutaj, jeżeli coś się nie uda połączyć, nie, nie, nie da się wykorzystać tego połączenia właściwie, bo coś się zepsuło, no to tylko zwolnię pamięć. Nic nie muszę tutaj więcej robić, żeby nie zaśmiecać. No i tyle. Tylko tyle. W tej części oczywiście. I ta część, o ta tutaj, to jest ten moment, kiedy y, tworzę nowe połączenie. Nasłuch działa? Jeśli odbierze coś, to znaczy, że prawdopodobnie ktoś się po raz pierwszy połączył. Jeśli się uda, tworzę stałe połączenie. Zapamiętuję je, wrzucam do selektora, trzymam je w klient. W tej tablicy tutaj, czy to była lista? Lista, o tutaj. I już jest OK. Będę to teraz monitorował. I ta część robi tylko to. Natomiast ta niższa część mówi tak, jeżeli masz jakiś klientów, no to co rób? No to będziemy poruszać się po tych klientach teraz. I teraz się pytamy. Biorę sobie takiego klienta, czyli tutaj te gniazdo po prostu, ten soket. I mówię, słuchaj, sprawdź, czy ten soket jest ready. Czyli czy tam wszystko z nim dobrze, czy jest gotowy do odbioru. Jeżeli tak, no to co robię? To odpalam, odpalam dla niego następujące y, polecenia. Mianowicie tutaj sobie tworzę podzmienną zmienną klient, no po prostu kopię wskaźnika, tak? Przygotowuję paczkę. Tworzę sobie taki status. Otóż te, te TCP sokety mają swoje statusy. Kiedy wywołam metodę receive albo tam send, to one zwracają w wyniku działania jakiś status. Na przykład don to znaczy, że się udało. Ale też mogą mieć jakieś tam inne disconnect albo coś takiego. To sobie możecie podejrzeć. Ja nie pamiętam wszystkich tych statusów. Tam error może być też chyba. I tak dalej. No i teraz, jeżeli udało się coś odebrać, tutaj na tej metodzie jakby się zatrzymuje program, to znaczy jak chce odebrać, a nic nie ma, to czeka. Jak coś jednak odbierze i się tam domknie ten odbiór, wszystko się uda ładnie odebrać i będzie dom, czyli ten, ten odbiór się uda, no to co? Robię to, co wtedy w kliencie, czyli przygotowuje tu sobie jakieś zmienne. Z paczuszki, która przyszła, bo ten odbiór. Umieszcza to w paczuszce, w tej klasie pakiet. W tym pakieciku wszystko sobie pobrał, a teraz to wyciągam z niego, rozpakowuję typ, name name, tę te nazwę klienta, token klienta i to, co do mnie wysłał. O, i tylko tyle. Ok? Teraz co robię? Tworzę kolejną małą paczuszkę i trochę zmodyfikowaną informację, bo tutaj jest yy, cztery, są informacje, a ja tutaj wysyłam token, name i wiadomość własną, że użytkownik, jeżeli... A, bo tu, jeżeli ten typ był login, pamiętacie? Miałem tam dwa typy, czyli jeżeli tu tą pierwszą wiadomością jest login, to znaczy, że to jest jakieś logowanie, że to nie, że ktoś coś napisał, tylko to jest moment logowania. I wtedy wszystkim klientom wyślę taką paczkę, że użytkownik taki, taki właśnie wbił na kanał, wbił gwoździa, czy co, co ja tu w ogóle... No, nieważne. Wbił na czata. A jeżeli by ty był MSG... To trochę inną paczuszkę sobie stworzę, taką, która zawiera tylko kto co napisał. Moment logowania, moment wysyłania wiadomości. Bardzo prymitywny podział, ale wystarczy. I ta paczuszka ma albo to, albo to. No i teraz wszystkim klientom wyślę tę paczuszkę. Zatem, patrzcie, to działa tak. Od jakiegoś klienta coś przyszło, sprawdzam, co to przyszło, na tej podstawie generuję jakiś Pakiecik z informacjami do innych, i wszystkim to wysyłam. Temu, co wysłał też, ale nie trzeba, można by było na przykład omijać tego klienta, który to wysłał. Czyli jeżeli mój ten tutaj iterator, it byłby tym samym, który w tej pętli FOR, tak, ten taki wskaźnik byłby tym samym, to nie, nie musiałbym wysyłać, ale ja wysyłam jeszcze raz do wszystkich, nawet do tego, który wysłał. Okay? Stąd on tam widzi sam swój napis. Więc takie rozwiązanie myślę sensowne. No i co? No, po prostu wysyłam, biorę sobie teraz ten Oder i wysyłam. No, oczywiście mógłbym użyć bezpośrednio w ten sposób z dwoma gwestkami, ale to tak trochę dziwnie wygląda. No i co? Tyle. Taka jest idea. Przychodzi coś od jednego, rozsyłam to wszystkim. Nie ma tu nic więcej. A tu jeszcze test, że gdyby jakiś soket się okazał, że się rozłączył, czyli tutaj, jeżeli nie wyjdzie mi pytanie, down, czyli receive nie wyszło, coś tam się tu wzięło, uwaliło i jest status disconnect, albo może jakiś tam inny, nie wiem, error, no to klient, wiecie, nie teges i uwaga, usuwam z socket selektora ten wskaźnik na, na to gniazdo. Dlaczego? No bo już nie chcę monitorować tego gniazda, tego połączenia, bo, bo, bo jest zerwane. Zwalniam pamięć, którą ten wskaźnik tam sobie zarezerwował i usuwam też z listy klientów ten Wskaźnik, no po co mi to przytrzymywać. I jak już klient się rozłączy, no to też wyświetli się ta informacja, że się rozłączył, zostanie to pousuwane z tych wszystkich list z tego selektora, żeby już się tym nie zajmować, żeby tego nie pamiętać. No i tyle, jak ktoś nowy dołączy, no to się będzie to dodawało i tak w kółko, i w zasadzie tylko tyle. Prosta mechanika, prosta budowa, nic tu wielkiego nie ma, zobaczcie. Oczywiście, no. Gdzieś tam w tle całe nasze APP, gdzieś tam w tle całe nasze jakieś tutaj inne biblioteki, no ale to już je znamy. Natomiast samo to, co wykorzystuje TCP Socket, jakieś szczególnie skomplikowane nie jest. Tyle w tym odcinku. No i tak doszliśmy do końca. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakiś pomysł, albo mi coś wpadnie do głowy, to może coś dokręcę. Ale na razie uznajmy, że jest to koniec tej serii. Omówiłem większość przydatnych, ciekawych rzeczy, które możecie wykorzystać w szkole i nie tylko. Pozdrawiam i do widzenia na innych kursach.